Znajdujemy się w firmie Auto Dudkiewicz, jest to firma motoryzacyjna. Powstała w 1982 roku. Początkowo była to warsztat mechaniki pojazdowej i konserwacji nadwozi samochodów osobowych i dostawczych. Z biegiem lat i transformacji ustrojowych firma rozrosła się do dzisiejszego dnia, że jesteśmy dealerem samochodów Fiat, Fiat Professional. Karierę zawodową rozpocząłem dokładnie 50 lat temu. Rok 1971, było to ukończenie szkoły podstawowej i cóż, w życiu trzeba było wybrać, co by człowiek chciał robić. Za namową mojego ojca wybrałem zawód mechanika samochodowego. Rozpocząłem kształcenie w technikum samochodowym w Poznaniu. Udało mi się szczęśliwie dostać i po 6 latach nauki poprzez szkołę zawodową i 3-letnie technikum zdobyłem tytuł technika mechanika pojazdów samochodowych. Warsztat otwarłem dopiero w 1982 roku. I tak rozwój firmy spowodował to, że w roku 1998 dostałem autoryzację Fiat Auto Poland na sprzedaż i naprawę gwarancyjną pojazdów marki Fiat. To tu, gdzie się znajdujemy, jest salon wystawowy samochodów marki Fiat i możemy zaoferować każdą markę z serii Fiata. Następnie dalej, jak się znajdujemy, są pomieszczenia i biura obsługi klientów, którzy przywożą samochody do naprawy. Zrobimy cały zakres usług motoryzacyjnych poprzez mechanikę pojazdową, elektromechanikę pojazdową, blacharstwo pojazdowe i w kooperacji z innymi warsztatami lakiernictwo samochodowe. Na to pracuje 7 mechaników, 2 blacharzy i regularnie kształcimy uczniów w 3 zawodach. Zawód mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy. Witam, mam na imię Kamil, pracuję w firmie Auto Dudkiewicz od 10 lat. W tym 3 lata uczyłem się zawodu jako blacharz samochodowy. Do wyboru zawodu skłoniło mnie duże zainteresowanie motoryzacją. Ten zawód daje mi też to, że mogę rozwijać swoje pasje, a daje mi jakiś spokój ekonomiczny pod względem zarobków. W zawodzie blacharz samochodowy auto przyjeżdża pierwsze jako uszkodzone. Mamy tutaj do wymiany następujące elementy jak pokrywa silnika, błotnik. Tutaj mamy już nowy błotnik, zderzak, pas przedni, tutaj jest uszkodzony, belka zderzaka, dolna belka zderzaka. Po naprawie blacharskiej, po wymianie części, auto jest naprawione lakierniczo. Tu mamy akurat taki przykład. Po naprawie lakierniczej auto jest w trakcie uzbrajania. Tutaj jeden reflektor już założony. Trwa napełnianie gazem układu klimatyzacji. Finalnie auto po naprawie blacharsko-lakierniczej wygląda tak, po uzbrojeniu. Wymaga jeszcze oczywiście drobnych ustawień, na przykład regulacji światła. Maszynę ustawiamy prostopadle do auta i za pomocą klucza regulujemy wysokość światła. Cykl szkolenia jest to okres 3-letni. Po okresie 3-letnim taki absolwent dostaje tytuł czeladnika w zawodzie. Mechanik samochodowy, elektromechanik zawodowy czy blacharz samochodowy. Chciałbym dodać, że firma tu jest firma macierzysta. Mam jeszcze 2 dodatkowe firmy. Jedna znajduje się w centrum miasta. Następna jest niedaleko tutaj 15 km miejscowości Dobrzyca, gdzie w sumie zatrudnionych jest 21 pracowników. Część pracuje tutaj, część pracuje na tych oddziałach bliźniaczych i tam wykonują usługi dla ludności.